Polski Hokej TV. Za moment drugi mecz półfinału Mistrzostw Polski Juniorów. I Maciej Waluszek na liniach. Krakowi i Bytomianie czekają już na rywala. Prowadził również w tamtym meczu. Wszystko już gotowe. Pierwszy krążek rzucony. Pierwszy krążek dla powstrzymanej w odpowiedzi kontra Niedźwiadków. Na strzał z lewej strony mija bramkę. Pierwsza piątka Janowian na tafli. Teraz pojechali do zmiany. Maciaś sprawdził. Lęba na podanie. Krążek już na kiju do Lęby. Przytomne wycofanie na niebieską linię. Podanie Ciepielewski indywidualnie. Objeżdża bramkę Niedźwiadków i słupek zadzwonił. A odegranie Łańko do Niemczyka. I Dźwiadków i teraz muszą Sanoczanie wracać do defensywy. Maciaś. Maciaś i gol! Mimo asysty Marcina Dulęby wystarczyło, żeby na moment Dulęba odpuścił Maciasia i Janowianie cieszą się z pierwszego gola. Kacper Maciaś w barwach na przodu Janów na mocy umowy. I 1-0. Ciepielewski, Wiszyński, Rockiego. Rocki, Kubka, odbiórki. Sygnalizuje bramkarz Niedźwiadków, że za moment muszą wrócić do gry. Gol! Ależ piękna bramka! Kacper Niemczyk wyciągnął pajęczynę z okienka bramki Kubki. Mamy je remis 1-1. Jonasz Hoffman. Dawid ma trochę miejsca. Dawid i Wiszyński dobrze ustawiony, ale Sioł zgubił Niemczyka. Odegrał do Ciepielewskiego. Ciepielewski ostry kąt. Ciepielewski musiał. Lebek. Wiszyński. Szansa przed Radwańskim. Radwański. Kup. Hodor. Dynamicznie wjechał do tercji Niedźwiadków. Hodor. Musiał. Moś wyprowadził jednak krążek. Moś. Moś uderzenie i Wiszyński. Niemczyk wprost na kij. Lepka. Lebek. Do Ciepieleckiego. Ostry kąt. Wypuszczony krążek. Spotkania akcja za akcję, strzał za strzał, parada bramkarska za paradę bramkarską. Pierwagę i w odpowiedzi Janowianie, szeroko Laszkiewicz, uderzenie ponad prawą stroną. Niedźwiadki rozpoczynają swoją akcję, Kubka. Go ruszają Niedźwiadki w dobrej sytuacji, teraz Sawicki. Lebek. Objechał już bramkę, Sanoczan odegrał. Ale jeszcze będzie miał szansę. I Dawid. Dawid, Jonasz Hoffman, Wiszyński. W kierunku Mosia, tam blisko Mazur. Kazlowski, Moś. Moś, uderzenie i gol! Bramka! Karol Moś. Naprzód Janów obejmuje prowadzenie. Zaskoczony Filip Wiszyński. Bronił znakomicie. Krążka przez gospodarzy. Ruszają zawodnicy Niedźwiadków. Uderzenie obok bramki. Dulęba przejął krążek. Odegranie na niebieską. Rocki wprost w Laszkiewicza. Ale teraz w znakomitej sytuacji Sanoczanie. I Dulęba wyrównuje. Świetne podanie Oliwiera Łańko. Taki no-look pass w kierunku Marcina Dulęby i mamy 2-2. Ależ robotę zrobił teraz Oliwier Łańko. Musiał i Wiszyński. Maciaś. Mocny strzał Maciasia. Wypuścił krążek Wiszyński na moment. Sobie z zawodnikiem na przodu, Radwański. Szansa. I w kierunku Wiszyńskiego. Taki
kasztan hokejowy, tym razem Wiszyńcowe. Pan Majta dał znak i zaraz rzuci krążek po raz pierwszy w trzeciej odsłonie. Pierwsza, w którym nie brakuje wszystkiego, co najlepsze w hokeju. Tak. Obok bramki, kubki, strzelał Kacper Niemczyk. Lebek odwrócił się z krążkiem, Lebek. Przem Koczerą. Sanoczanie w kontrze. Dulemba. Tymczasem Jakub Hoffman przed Wiszyńskim. Na uderzenie Maciasia wychodzi Dulemba. Marcin Dulemba sam na sam. Dulemba, kubka. Znoczanie Czopor rusza w kierunku bramki, kubki. Czopor, kubka łapie krok. Musiał ponad poprzeczką. Maciaś do środka. Ciepielewski, Wiszyński. Dulemba skorzystał z podania Mazura. Dulemba przed kubką. Próbował z ostrego kąta zaskoczyć Wiszyńskiego. Maciaś obok bramki. Nie daje za wygraną. Minął się z krążkiem. Gol! Marcin Dulemba! Minął się z krążkiem. Karol Moś, nie dokończyłem tego zdania. Wykorzystują Niedźwiadki z Sanoka przewagę, która spowodowała, że Marcin Dulemba. Jonasz Hoffman i Wiszyński łapie pojedynek tych zawodników na buliku. Maciaś musiał przed bramkę i trzymują krążek w tercji ataku. Zagranie przed bramkę, Hoffman, Jonasz Hoffman, nie, to Jakub Hoffman miał niesamowitą sytuację, ale Filip Wiszyński bohaterem spotkania w ostatniej akcji meczu uchronił swój zespół przed golem i mamy 3-2, zwyciężają Niedźwiadki z Sanoka. A dziękujemy za obejrzenie tego spotkania.